Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony MasterAV.pl i dzisiaj, piątek 13 maja, mam dla was odpakowanie wersji kolekcjonerskiej gry Doom na Xboxa 360. Niestety z tej ustawienia kamery nie będziecie mogli widzieć pełnej wielkości tego opakowania, no ale co mogę zrobić, ewentualnie dla fetyszystów opakowań mogę przewrócić Dooma na bok, żeby widzieli. Pudełko jest dość duże, ale oczywiście nie lekkie, patrząc na gabaryty. Wersja na Xbox One, jeżeli kogoś to, czy Xbox One, jeżeli kogoś to dziwi. I oczywiście na sam wierzch włożyli taką oto tekturkę, która... Chodź tu. Opa. Która za dużo nam nie powie i niestety tym bardziej nie w tej kamerze, chociaż mogę wam pokazać logo i z tyłu, co się znajduje w kolekcjonerce. Ale to zaraz sprawdzimy. Co najlepsze jest, że jest polska wersja językowa na opakowaniu, więc można sobie przeczytać, ile centymetrów na przykład ma cała figurka. Już nie, myślałem, że to jest kusza, to jest po prostu taka dziwna, nie wiem, coś mi się może pod druk wpadło, albo to jest po prostu taka grafika. Figurka ma około 30 cm, w kolekcjonerce zawiera się jeszcze steelbook z grą, pudełko i jakiś tam Demon Multiplayer Pack, czyli pewnie kodzik na multiplayera, którego już ograłem w becie. A to już jest samo opakowanie spod tektury, znowu logo i naokoło jest ten upiór, którego będziemy mieli prawdopodobnie w samej kolekcjonerce. Pyk. Otwierając górę opakowania, wita nas taki obraz. I co mnie najbardziej zaskoczyło, to ta cała figurka, może zrobię tak, że wyciągnę to. Sorki. Cała figurka jest jakoś takoś elektrycznie zabawiona, czyli podstawka jest na baterie, mam nadzieję, że baterie są w zestawie. I podstawka zawiera raz, że podświetlenia LED, a dwa, że zawiera w sobie jeszcze jakiś wiatraczek, chociaż nie wiem po co to. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Instrukcję dla głupich zatrzymam. Ja jestem głupi, tak? I wyciągamy cały styropian z zawartością. Jeżeli mi to zajmie trochę dłużej, to po prostu robię cięcie. Dobra, podczas odpakowywania wypadł mi steelbook. Haha, wypadł mi. Tak, wypadł mi, ponieważ chciałem obrócić to całe badziewie do góry nogami. Jeszcze tego nie wypakowałem, więc zacznijmy od steelbooku najpierw. Gra nie zawiera niestety wersji... Znaczy, płytówka jest, tylko nie chodzi mi o opakowanie do płyty, te takie plastikowe. Otwieraj się. Sam steelbook, napis Doom jest lekko wdrążony. Bardzo ciekawe, fajnie czuć go pod, może nic nie widzicie, pod palcami. Oczywiście wszędzie będzie się pojawiał ten upiór, chociaż mam nadzieję, że na multiplayerze będzie więcej potworków do ogarnięcia na multi. Powiedziałem dwa razy multi pod rząd, wiem o tym. Dziaba. Płyta z Doomem. Nic ciekawego, oczywiście znowu logo. Jak się nazywała ta firma? Kurczę, na Aero coś tam, nie wiem. Co zauważyłem teraz, jak zacząłem ruszać, właśnie ten steelbook się lekko wygina, nie wiem czy widzicie. To coś rusza, tylko ta lewa zakładka cała. Jest lekko taki, chyba jest bardzo cienki ten steelbook, no ale co zrobić. Tak jak mówiłem, są kodziki do multi na Demon Multiplayer Pack, czego wam nie pokażę, chociaż mógłbym, bo i tak wykorzystuję kody przed wrzuceniem filmiku na internet. Season Pass, ale to jest tylko reklama. Reklama Dishonored 2, który w tym roku jeszcze wyjdzie. I makulaturka w postaci instrukcji obsługi, której się już często nie zdarza zobaczyć w takich opakowaniach. Zobaczmy, czy jest polski w ogóle język, chociaż powinien być. Angielski, rosyjski, jest polski. Przecież tak będę używał innego ustawienia klawiszy. Podobny do Bumper Jumper z Halo, więc spoko. A w środku jeszcze jest, tak wezmę, wyciągnę, dwa razy, kurczę, plus 18. O, Peggy, trzy razy! Może jeszcze cztery gdzieś tam znajdę. No, wychodź. Kurde, ciężko wychodzi. Dobra, nieważne. Tam sobie zobaczcie, jaki jest na wewnętrznej stronie steelbooka, jakiś obrazek, taki jak głowa demona. I tak dalej, i tak dalej. Następnie, wracając do tego, zaraz się zobaczymy pewnie przy samej figurce. Okej, okay. Witajcie z powrotem. Już w samym opakowaniu, wszędzie tego pełno oczywiście, w samym opakowaniu samej figurki, który jest, no jak widzicie, z styropianu.
z takim wynurzonym napisem Doom. Żadnych... Aha, moje uszy, moje zęby. Sorry, wielkie. Wyłaź. Jest, wyszedł. Sama figurka wychodzi dość szybko, dość sprawnie, chociaż jak słyszeliście, mogły kogoś uszy zaboleć albo zęby, różnie to bywa, słyszałem już dwie wersje, a nawet trzy, trzecie nie będę nawet mówił. Ale do samej figurki. No powiem szczerze, 30 cm to na pewno musi być, chociaż no nie mam linii w głowie, nie wiem czy widzicie go całego w całym ekranie. Widzicie, to wezmę z boku. I są bateryjki, yeah. Oczywiście wszędzie styropian się musi sypać, kurde. Zaraz będę musiał skoczyć pewnie po jakiś śrubokręt czy coś, żeby móc otworzyć, ponieważ tam w instrukcji było pokazane, że śrubokręt. No śrubokręta już mi nie dali do zabawy. Chamstwo. Ale wróćmy do samej, może przestawię troszeczkę lampę. Lampę, jakby kto nie patrzył. Powiem szczerze, że no za... Kolekcjonerka jest warta teraz w trakcie premiery, czyli dzisiaj, około 500 zł. Więc jest to... jakby zapłata za drugą płytę gry 250 plus kolejne 250 za dwie płyty, ponieważ tyle gry kosztują na Xboxa, 250 zł około. Jak widać od dołu jest jakiś tam wentylator, nie wiem czy widzicie z tego, może zrobię tak, jest tam widać jakiś wentylatorek z trzema wirnikami chociaż można powiedzieć, wirnik to jest cały ten. I co jeszcze, nie widzę tutaj tych LEDów podświetlania. Od dołu jest oczywiście wejście na bateryjki, które zaraz wsadzę i zobaczymy jak to wszystko będzie działać. Kurczę, wszędzie mi się wpierdziela. Tu jest coś, jakiś przycisk chyba czy coś. Nie chcę nic wciskać, bo ostatnio sobie wcisnąłem w jednej kolekcjonerce i teraz żałuję. Ale wracając do samego naszego upiora, bo to się nazywa upiór w polskiej wersji. Bardzo fajnie zrobiony, pomalowany. Tu się lekko świeci, tam już na rękach już nie. Bardzo mi przypomina kolekcjonerkę, figurkę z kolekcjonerki Dying Lighta, tego zombiaka. Bardzo, bardzo podobnie malowany, też taki odbłyskowy miał flaki. Chociaż oczy ma jakieś... Ma X-y na oczach? Nie wiem, czy będziecie widzieć. Ale bardzo, bardzo fajnie wygląda, zaraz się tym zajmę, żeby to zobaczyć, jak to wszystko chodzi. I... zaraz do was wrócę. Ok, witajcie z powrotem już po zmontowanej całej figurce. No, przepraszam was troszeczkę za te białe pierduki, ale mówię, styropian sypie się wszędzie, tylko może. Może wezmę, spróbuję jeszcze kamerę tylko trochę na dół. Może was trochę rzucić, uwaga. Tak, żeby było widać mniej więcej całego tego dziada. Chyba wystarczy. I tak, z tego co zauważyłem, to... A oprócz tych takich udogonień, że tutaj jakieś szpony, to mnie tego dziada, chociaż ma 4 palce. Nic więcej takiego tu się nie odkryło, oprócz tego, że gdzie ten przycisk? Chodź tu, tutaj. To dziadostwo małe się po prostu odrywa i się nam ukazuje włącznik na on-off. Po zrobieniu czegoś takiego cały nasz upiór zostanie podświetlony. Nie wiem, czy to widać tak fajnie na kamerce, ale po prostu ten wirnik. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Chodzi o to, że ten wentylator, który jest na dole, tam zamontowany, który się teraz właśnie kręci, nie wiem, czy to widać naprawdę, później zrobię, prawdopodobnie dogram sobie bliższe jakieś tam ujęcie. Zobaczcie sobie, wentylatorek się kręci, są 3 LEDy, które poprzez takie właśnie zabawę światła czy coś, wygląda to jakby on stał na jakimś takim właśnie wentylatorze i gdzieś zmierzał. No, wiecie o co chodzi. Gówno widać tak naprawdę, może zrobię tak? Teraz może widać więcej. A więc tak się prezentuje figurka z Dooma. Sam upiór, którym będzie można grać na multiplayerze oraz rozpieprzyć go na single playerze, ponieważ ta gra ma single player. Ho, o dziwo, niektórzy się dziwią. A więc to na tyle. Trzymam jeszcze tą blaszkę, którą tam oderwałem, po prostu odchodzi na klikera. Zapraszam was na cały walkthrough, czy let's play, czy zagrajmy, czy jak wy to inaczej nazwiecie, całej tej gierki. Mam nadzieję, że uda mi się przejść w dość szybkim tempie.
Nie będę się raczej bawił w szukanie jakichś pierdół, chociaż wiem, gdzie jest jedna znajdźka, albo raczej ukryty easter egg. Tak więc, co się tak trzęsiesz? Tak więc zapraszam was do oglądnięcia właśnie tego let's playa i ja się z wami żegnam. To był unboxing wersji kolekcjonerskiej gry Doom na Xbox One. Zapraszam was na odpakowanie kolejne w tym miesiącu, które będzie z gry Overwatch. A więc do usłyszenia, do zobaczenia. Nara.